mieszkanek Polski, aby po prostu rzeczywiście zawiesić rozmnażanie się. To jest moment, w którym nie wygramy tej walki, nie obalimy tej władzy, jeśli rzeczywiście same nie będziemy używać naszych ciał do narzędzia politycznego. I ten rekord, i to wszystko, przyjaźniamy, aby teraz taką decyzję w tym społeczeństwie, i to kieruje jakby teraz świadomie apel do Polek i mieszkanek Polski, aby po prostu rzeczywiście zawiesić rozmnażanie. To jest moment, w którym rzeczywiście same nie będziemy używać naszych ciał jako narzędzia politycznego. Kaczyński i ten rechot i to wszystko sprzyja temu, żeby podjąć taką decyzję w tym społeczeństwie. To kieruje jakby teraz świadomie do mieszkanek Polski, aby po prostu rzeczywiście zawiesić rozmnażanie się. To jest moment, w którym nie wygramy tej walki, nie obalimy tej walki, jeśli rzeczywiście nie jako narzędzia politycznego. Kaczyński i ten rekord i to wszystko sprzyja temu, aby teraz podjąć taką decyzję w tym społeczeństwie. I to kieruje jakby teraz świadomie apel do Polek i mieszkanek Polski, aby po prostu rzeczywiście zawiesić rozmnażanie się. To jest nie wygramy tej walki, nie obalimy tej walki, jeśli rzeczywiście będziemy naszych ciał jako narzędzia politycznego. Kaczyński sprzyja temu, aby teraz podjąć taką decyzję w tym społeczeństwie. To kieruje jakby świadomie apel do Polek i mieszkanek Polski, aby po prostu rzeczywiście zawiesić rozmnażanie się. To jest moment, w którym nie wygramy tej walki, nie obalimy tej władzy, jeśli rzeczywiście same nie będziemy używać naszych środków politycznego. I to wszystko sprzyja temu, aby świadomie apel do Polek i mieszkanek Polski.